witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Teraz będzie troszeczkę bardziej artystycznie, a to dlatego, że w naszym studiu jest już kolejny gość, którego mam teraz przyjemność Państwu przedstawić, pani Magdalena Tyczka, menadżer festiwalu Inspiracje. Inspiracje, tak, czyli jest takiego festiwalu, który w Szczecinie już, myślę, się zadomowił na dobre. Zresztą no, to jest szczeciński festiwal, który troszeczkę wszedł w tą naszą przestrzeń miejską. Znacząco. Nawet. Znacząco wszedł. Organizowany jest oczywiście przez Klub 13 Muz. I o tym festiwalu dzisiaj będziemy rozmawiać. Inspiracje. No i kogo w tym roku te inspiracje mają zainspirować? Tak. Inspiracja już teraz kolejna, 11 już edycja. Jest to Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej o dużej renomie na ogólno tutaj na terenie Polski. I w tym roku zmienia swoją formułę. W wyniku konkursu kuratorskiego zostało wyłonionych dwóch kuratorów, których idea, koncepcja festiwalowych wystaw była bardzo spójna i nawiązuje do charakteru Szczecina, do miasta związanego z wodą. Stąd hasło obecnej edycji festiwalu 2016 to Oksydan, czyli woda, a podtytuł po płynno-empatycznej stronie życia. Taki tytuł nadała projektowi kuratorka Lena Wichierkiewicz, pochodząca z Warszawy, działająca w Warszawie. Tytuł edycji jest różnie związany z konkursem, który jest jak zwykle ogłaszany również w ramach inspiracji. Zarówno cała koncepcja kuratorska i sam konkurs przybrał nową formułę i w konkursie tegorocznym zapraszamy do udziału wszystkich artystów, zarówno doświadczonych z dużym dorobkiem i artystów początkujących, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, jak również jest to konkurs bez limitu wiekowego i bezpłatny, tak? Czyli udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie ogranicza wiekowo, jak również nie ogranicza artystycznie. Dodatkowo konkurs ma dwie kategorie. Pierwsza kategoria to kategoria związana z najlepszą pracą, a druga kategoria związana z najlepszym projektem. To oznacza, że do pierwszej kategorii zgłaszamy projekty, które już są zrealizowane i powstały nie później niż w 2014 roku, a w kategorii drugiej zgłaszamy propozycje dopiero prac, które mają zostać zrealizowane. Jeżeli wybierze prace do realizacji, które zostaną wystawione w galerii 13 Muz w ramach projektu Project Room, natomiast pierwsza kategoria, najlepsza praca, zostaną zaprezentowane w ramach wystaw festiwalowych. Konkurs oczywiście jak najbardziej dla wszystkich artystów, ale jakbyśmy mogli troszeczkę jednak opowiedzieć od samego początku. Inspiracje tak naprawdę dla kogo jest to festiwal? Bo czasem się mówi, że ta sztuka nowoczesna w Szczecinie no jest na już takim dosyć wysokim poziomie, ponieważ od wielu lat różne festiwale są organizowane, ale myślę, że wiele osób jeszcze troszeczkę nie kojarzy, jakby to powiedzieć, z czym to się je tak naprawdę, tą sztukę nowoczesną. I z wszystkim. No właśnie. Dzisiaj jaka jest ta sztuka pokazywana i na inspiracjach? Czy ona się czymś wyróżnia, można powiedzieć, od tych innych festiwali, które również przez 13 Muz, czy przez inne instytucje kultury, czy to w Szczecinie są organizowane? Festiwal wyróżnia się przede wszystkim swoim charakterem międzynarodowym i poziomem realizacji. Tutaj inspiruje artystów w szerokim zakresie, bo nowe technologie multimedia pozwalają wyrażać się w bardzo szerokim polu. No właśnie, nowe technologie. To jest też coś, co jednak do tej takiej sztuki nowoczesnej należy, a coś, co dla wielu jeszcze stanowi dosyć sporą zagadkę. Jak połączyć multimedia? Zapraszam do udziału w inspiracjach i myślę, że sam udział wiele jest w stanie pokazać i nauczyć odbiorców, jak szeroko może być pojmowana i prezentowana sztuka. Tylko wspomnę jeszcze, że konkurs trwa od 1 lutego i zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia. Pula nagród to 15 tysięcy złotych. Konkurs jest bardzo otwarty, nawiązuje do hasła Oksydan, do wodnego charakteru żywiołu, który tutaj w Szczecinie bardzo towarzyszy naszemu miastu.
To hasło ma być inspiracją, tak, dla twórców. Wszelkie informacje znajdują się i regulamin, i formularz zgłoszenia na stronie internetowej 13 Mus oraz na inspiracje.art.pl. I inspiracje pokazują, że nie ma ograniczeń. Odpowiadając na Pana pytanie, jak podejść do inspiracji, czy w jakim charakterze, czy może w jakich granicach. Nawet, czego może się spodziewać osoba, która ze sztuką nowoczesną jest tak można, niezbyt zaznajomiona? Czego ona może spodziewać, tak sobie pomyśleć? Możemy się wszystkiego, tak? No trudno mi teraz przewidzieć działania artystyczne. Tak naprawdę najlepiej na to pytanie odpowiedziałaby Lena Wichierkiewicz, kuratorka tegorocznej edycji. Myślę, że jeszcze będzie taka okazja, że się pojawi tu Państwa w studiu i więcej powie na ten temat. Ja myślę, że nie ograniczajmy się w sztuce. Nie chciałabym też stworzyć jakichś barier i granic w tym momencie, bo dzisiaj sztuka jest tak otwarta i tak szeroka, że tworzenie tych granic czy barier chyba nie jest potrzebne. No ale to wydaje się, że sztuka nowoczesna, jakby nie powiedzieć, bo mówimy, że konkurs jest dla każdego. To znaczy, jest bardzo otwarta formuła, tak. Nie trzeba być artystą z dużym dorobkiem, może być to artysta początkujący. Liczy się odpowiedź na temat związany z żywiołem wody, z przepływami, z zanurzeniem, czyli sama koncepcja. Konkurs przede wszystkim ma wspierać artystów, wspierać oryginalnych twórców i to będzie, co jest celem tego konkursu i to będzie hasłem i myślą, która tu będzie towarzyszyła obradom jury. Ale rozumiem, że to nie tylko szczecińscy artyści i twórcy. Konkurs jest międzynarodowy, festiwal jest międzynarodowy, czyli jest otwarty dla wszystkich. Czyli tak. Każdy, kto tutaj będzie chciał pokazać albo zaprezentować swoje przemyślenia związane właśnie z tym tematem, może się zgłosić. Tak, trzeba mieć ciekawy pomysł i realizacja jest możliwa w ramach Project Room, w I ramach inspiracji. Jak taki pomysł zgłosimy, znaczy no, może niekoniecznie ja, bo tutaj ja się nie czuję, ale jeżeli taki artysta będzie miał dobry pomysł, może ma już coś opracowanego i zgłosi się do tego konkursu. Kto będzie taką pracę konkursową oceniał? Zbierze się jury, które będzie oceniało pracę. Prace, które się zakwalifikują do konkursu, później będą opublikowane w katalogu towarzyszącym festiwalowi. Jest to spore wyróżnienie dla artystów, pojawić się w takim gronie różnych międzynarodowych artystów i w katalogu. Pula nagród 15 tysięcy złotych. Myślę, że warto zawalczyć i warto spróbować udziału w konkursie. To są już 11, to jest już 11 edycja. No, inspiracje się zmieniają, prawda? Czyli inspiracje z roku na rok są inne, ale co roku na rok inspirują, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Ale chyba już coraz więcej szczecinian przychodzi do klubu 13 Mus, widzi te inspiracje. I troszeczkę chyba zmienia się podejście szczecinian do tej sztuki nowoczesnej, bo chyba na inspirację przychodzi coraz więcej osób. Na pewno, bo inspiracje to już 11 edycja i pokazały kolejne edycje, że jest to bardzo wysoki poziom, że jest bardzo festiwal rozpoznawalny nie tylko w Szczecinie, ale również na mapie całej Polski. Myślę, że można uczestniczyć w festiwalu, biorąc udział w kolejnych wystawach, uczyć się tej sztuki współczesnej. Tak jak Pan powiedział, nie jest to łatwe i proste i ta sztuka bywa dosyć kontrowersyjna, ale udział i uczestnictwo w takim festiwalu myślę, że pozwala nam zrozumieć ideę artystów i ich koncepcję. To jeszcze raz powiedzmy, kiedy, gdzie, gdzie szukać informacji? Regulamin, formularz, wszelkie informacje o bieżących sprawach związanych z inspiracjami na stronie 13 Mus, jak również inspiracje.art.pl i na Facebooku. Tam każdy artysta może zobaczyć, jaki jest regulamin, bo rozumiem, że mimo wszystko pewne ograniczenia są, prawda? Tutaj decyduje jury. Tutaj decyduje tak, jury. Czyli poziom artystyczny musi być zachowany. Rozumiem. Co nie zmienia faktu, że my, szczecinian, bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, jak inspiracje będą roku, bo jednak 11 edycja na coś wskazuje, no i pewnie czujecie się też zobowiązani do tego, żeby ten poziom z roku na rok był coraz wyższy. Zgadza się, w tym roku jest temat woda i myślę, że dużo będzie się działo również na wodzie w Szczecinie i już no w czerwcu. Szczecin z wodą jest związany, tak, prawda? Tak, trudno, już żeby w czerwcu było inaczej. Się dowiemy wszystkiego i zobaczymy.
to pewnie Was również inspirowało do wyboru takiego tematu. Tak, tutaj jury w konkursu kuratorskiego brało pod uwagę temat, który zaprezentowali kuratorzy i to było właśnie powodem, dla którego zostali wyłonieni. Rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem była pani Magdalena Tyczka, która jest menadżerem inspiracji i tego festiwalu, który mam nadzieję w tym roku również zainspiruje wielu artystów. Tak jest. Ale to zobaczymy. To zobaczymy na samej wystawie. Proszę śledzić wszystkie informacje na stronach 13musinspiracja.alt.pl oraz na Facebooku. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. To był program Galaktyka Pomerania, realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja nazywam się Mateusz Przespolewski. Zachęcam do oglądania również piątkowego programu. Ze mną spotkacie się Państwo już za tydzień w środę w programie naszym o godzinie 17:00. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru.